Dzień dobry, witam Państwa w programie Koszańskie Forum i witam mojego gościa. Mateusz Prus, dziennikarz telewizji Max, publicysta Tygodnika Miasta, ale dzisiaj, co dla mnie najważniejsze, pomysłodawca i współorganizator tegorocznej edycji Good Vibe Festival. Witaj. Dzień dobry. Powinienem powiedzieć wszystkich edycji. Tak, wszystkich. Festiwalu. Jesteś ojcem, matką, organizatorem i spiritus mowę z tego przedsięwzięcia, ale tylko powiedzmy gwoli ścisłości, że robisz to razem z Fundacją Nauka dla Środowiska. Tak, żeby było wszystko jasne. Oczywiście fundacja tutaj jest bardzo mocnym filarem, drugą nogą, że tak powiem. Tworzymy jedność, bez tego, bez tej pomocy, bez tych ludzi, no nie udałoby się. Rozmawiamy dokładnie w przededniu startu festiwalu, właściwie pierwszego koncertu. Wszystko masz dopięte na ostatni guzik? Wydaje się, że tak. Myślę, że o wszystkim pomyśleliśmy. Wszyscy, którzy powinni być powiadomieni, są powiadomieni. Wszystkie jakby sprawy formalne są załatwione. Bo to strasznie dużo roboty jest przy takim festiwalu. Jest dużo roboty. Co prawda nie jest to impreza masowa, bo przy imprezie masowej jest jeszcze więcej roboty, ale przy takiej imprezie rekreacyjnej, bo maksymalnie może wejść na taką 150 osób, też jest trochę do załatwienia i to wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, więc o nic się nie martwimy oprócz jednego, czyli pogody. No i właśnie o tym chciałem z tobą porozmawiać, bo zanosi się na to, że w sobotę może być deszcz, tak mówią synoptycy. Z drugiej strony, z obserwacji, doświadczenia wiem, że uczestnicy i widzowie twojego festiwalu to osoby, które chyba potrafią wiele znieść, żeby posłuchać tej muzyki, ale chyba warto wziąć parasol. Powiedzmy o pierwszej imprezie, o tym, jakie są warianty. Tak, planujemy pierwszy koncert. Pewnie ci, którzy mają wejściówki i się wybierają, doskonale wiedzą, ale przypomnę, że jest to zespół Tropical Soldiers in Paradise, zespół jazzowy, sextet, 6 osób i koncert odbędzie się na dziedzińcu wewnętrznym Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich. No ale ten deszcz może być nieprzyjemny, ale myślę, że nie aż taki, który uniemożliwi w ogóle zorganizowanie koncertu. Nie jeden świetny koncert odbył się w deszczu. Bo będą leżaki. Będą leżaki. Będzie scena zabezpieczona, tak. Wystarczy troszkę zabezpieczyć się samemu. Tak, więc tutaj myślę, że po prostu trzeba wziąć ze sobą parasol, czy jakiś płaszcz przeciwdeszczowy. Tutaj, jak wspomniałeś, będą leżaki i będzie można po prostu się gdzieś tam schować pod tym swoim parasolem, czy swoim kapturem, ale to nie powinno przeszkodzić w odbiorze muzyki, bo tak jak wspomniałem, byłem na niejednym festiwalu. Pamiętam, że był taki festiwal swego czasu bardzo fajny, on już nie jest kontynuowany. Boogie Brain się nazywał, to był festiwal w Szczecinie, między innymi tam był któregoś roku Roy Ayers i ten festiwal nazywał się Boogie Rain, dlatego, że cały czas padał deszcz, tak był przez innych nazywany oczywiście, nieco prześmiewczo. No u nas może być tak, że nie będzie tego deszczu, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, że on będzie, dlatego też apelujemy o to, żeby się zabezpieczyć. No i na to nie mamy wpływu, no niestety na wszystko, wszystko możemy dopiąć, wszystko organizator danej imprezy może dopiąć, ale na pogodę wpływu nie ma. No mamy nadzieję, że będzie jednak piękny letni wieczór. Jakie są warunki wejścia na widownię? Widownię oczywiście pewnego rodzaju umowną, prawda? Bo tak samo będzie przy kolejnym koncercie na Placu Polonii. Tak, my oczywiście musimy miejsce koncertu wydzielić taśmą czy płotkami. Takie wydzielenie będzie zarówno na Politechnice, jak i tydzień później na Placu Polonii przed biblioteką. Oczywiście będzie wydzielone wejście, gdzie będziemy sprawdzać te wejściówki, które wcześniej ludzie mają pobrane, czy je przyniosą w formie wydrukowanej kartki, czy w formie pokazania na telefonie komórkowym, to jest bez różnicy. My to będziemy skanować i na podstawie tego wpuszczać. Ci, którzy pobierali te wejściówki, tam musieli napisać swoje dane, które są potrzebne, jeżeli chodzi o te kwestie przepisów epidemicznych, sanitarnych. Tak. Więc na tej podstawie będziemy wpuszczać te osoby. No jest ten limit 150 i tego się trzymamy. Mhm. Jakie będą, właśnie a propos tych rygorów sanitarnych, jakie będą obostrzenia, czyli na co powinni być przygotowani uczestnicy?
No przede wszystkim, tak jak przepisy mówią, powinny być maseczki, powinien być zachowany dystans społeczny. I on będzie poprzez leżaki. Tak, oczywiście przestrzeń tam jest na tyle duża, że ta przestrzeń jest zachowana, ten dystans społeczny. I będziemy apelować o to, żeby jednak nie gromadzić się jakoś bardzo blisko. A jeżeli już gdzieś tam się będziemy stać obok drugiej osoby, to żeby mieć tą maseczkę, ale myślę, że spokojnie każdy znajdzie swoje miejsce, właśnie czy to na leżaku, czy to stojąc, czy to w przypadku ładnej pogody można przyjść z kocem i go sobie rozłożyć bardziej piknikowo, tak do tego podejść, więc to są te główne sfery bezpieczeństwa. Będzie taka strefa mini gastro, gdzie będzie kawa, gdzie będą lody, gdzie będzie lemoniada, ona będzie też wydzielona, no i oczywiście toalety będą, które też są wymogiem, więc to wszystko będzie. I tak samo będzie na wszystkich czterech koncertach? Tak, oczywiście. No, katedra będzie trochę inna, czyli ostatni koncert, no to jest już zadaszone miejsce, więc tam panują inne przepisy dotyczące domów kultury czy zamkniętych pomieszczeń, co drugie miejsce zajęte, ale tam też wejdzie odpowiednia ilość osób. Ale te trzy koncerty w plenerze, czyli Politechnika, czyli Plac Polonii i Park w Koszalinie przy ulicy Piastowskiej, no to tam będą te wszystkie nasze wymagania, takie sanitarne, też spełnione. Powiedzmy jeszcze, że jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, jak się zachowywać albo jakie są zasady tego koncertu, przed wejściem będzie regulamin dostępny, można po prostu zapoznać się z nim i wiedzieć, jak się zachowywać. Tak, kiedy nasi widzowie pobierali wejściówki na ten koncert, no to musieli tam kliknąć okienko, że zapoznali się z regulaminem. Wiadomo, że często tak jest, że nie każdy od deski do deski to czyta, dlatego też my przed wejściem przygotujemy taki regulamin, żeby on był do wglądu dla każdego, mógł sobie wszystko tam przeczytać. Czyli powiedzmy, że poza parasolem w tych miejscach, gdzie jest koncert plenerowy, trzeba wziąć maseczkę. Tak, trzeba wziąć maseczkę, jeżeli będzie taka możliwość, taka sytuacja, że ktoś jej zapomni z domu, no nie wiem, coś zgubi po drodze, wypadnie mu z kieszeni, to będzie mógł także ją zakupić na miejscu. Przypomnijmy tylko, kiedy, gdzie i kto będzie koncertował. Zaczynamy w sobotę o godzinie 19:30 w kampusie Politechniki Koszalińskiej na dziedzińcu wewnętrznym, ulica Śniadeckich pod gołym niebem, i tam wystąpi jazzowy skład Tropical Soldiers in Paradise, a potem cztery kolejne soboty, i to będą koncerty 29 przed Biblioteką Koszalińską. Na Placu Polonii wystąpi Hubert Tass, artysta, który zaprezentuje muzykę japońską, takie słuchowisko muzyczne. Później 5 września Immortal Onion, jazzowy zespół z Trójmiasta, który jest bardzo nowoczesną, ma formę jazzową, i wystąpi w parku przy Piastowskiej pod klubem Spoko Miejsce, to jest byłe BWA i tak może jeszcze być kojarzone przez wielu mieszkańców miasta. I kończymy 12 września koncertem Hati Wati, artysta też z Trójmiasta, tworzący muzykę elektroniczną, wystąpi w Koszalińskiej Katedrze. Powiedz, czy będzie Hirek Wrona, taki dobry duch tego festiwalu od kilku edycji? Tak, Hirek nam od kilku lat pomaga. No teraz u niego trochę jest zmian, bo rozstał się z radiową Trójką, natomiast nie przestaje być osobą publiczną, osobą, która się angażuje w wiele inicjatyw i cały czas nam pomaga. Przyjedzie do nas, przynajmniej tak zapowiada. My go ugościmy tutaj i będzie otwierał ten koncert z nową panią rektor pewnie Politechniki Koszalińskiej, właśnie na ten pierwszy inauguracyjny koncert na Politechnikę się Hirek wybiera. Mhm. Powiedz, będzie impreza towarzysząca, może będzie więcej imprez, o to cię pytam, ale będzie impreza towarzysząca dość niezwykła, bo to taki historyczny spacer ulicami miasta. Tak, dlatego że w tym roku mamy taką ideę, takie hasło tego festiwalu, czyli odkrywamy Koszalin, bo w związku z tą całą sytuacją epidemiczną wybraliśmy miejsca, które wcześniej nie były wykorzystywane koncertowo, czyli odkrywamy Koszalin. Z tego też powodu chcemy zaprosić, rozwinąć tą ideę, tą myśl i zaprosić mieszkańców na spacer, alternatywny spacer ulicami miasta po takich może mniej znanych miejscach,
ciekawą historią, z ciekawostkami. I o tym wszystkim będzie opowiadał nasz przewodnik, czyli pan Piotr Polechoński, reporter, dziennikarz, który także jest wielkim znawcą Koszalina, autorem książek o Koszalinie, i z grupą 35-osobową maksymalnie przejdzie się ulicami miasta. Na naszej stronie jest link do zapisywania się, bo tych miejsc jest mało, a z tego co wiem, to jeszcze miejsca są. Mateusz, bardzo dziękuję ci za spotkanie. Mateusz Prus był gościem naszego programu. Dziękuję. Powiedzmy tylko jeszcze raz, na koncerty warto wziąć ze sobą parasol, nie na wszystkie, do katedry pewnie nie, i maseczkę koniecznie wszędzie. Tak jest. Bardzo dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Witam mojego gościa, Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Dzień dobry panie burmistrzu, witamy. Dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiam widzów telewizji Max. Panie burmistrzu, zaczniemy od tego, co jeszcze kilka tygodni temu, właściwie miesięcy temu, zelektryzowało miłośników tej imprezy, mianowicie odwołanie Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie, Darłówku właściwie, festiwalu, który był niezwykle popularny, na który jeździli koszalnianie i nie tylko mieszkańcy całego regionu. Wróćmy do tamtej sytuacji, ale powiedzmy też, dlaczego jest szansa, że ten festiwal wróci na afisz. No, miała być w tym roku 10. edycja naszego festiwalu, który rzeczywiście stał się takim sztandarowym festiwalem kulturalnym nie tylko Darłowa, ale myślę, że środkowego wybrzeża. Były podobne próby przed laty podobnych festiwali kulturalnych w Świnoujściu, gdzieś tam w innych miejscach. One jakoś się dosyć szybko zakończyły, a Festiwal Media i Sztuka w Darłowie trwał i myślę, że rzeczywiście się przyjął. Miała być 10. jubileuszowa edycja, ale pandemia, COVID nam to wszystko pokrzyżował i tej edycji po prostu nie było z powodów oczywistych, że do niedawna tego typu imprez w ogóle nie można było realizować, a festiwal miał się odbyć na początku lipca. Natomiast i rzeczywiście była taka trochę pokusa, żeby może to przemyśleć, że może coś zmienić, może ten festiwal zakończyć, a wymyśleć jakąś inną formułę, ale właśnie wierni fani festiwalu, widzowie, sympatycy po prostu nam na to nie pozwolili. Ja, panie redaktorze, otrzymałem bardzo wiele telefonów, maili, messengerów, WhatsAppów, no, różnych komentarzy od ludzi, którzy mówią: nie, my się na to nie zgadzamy, nie wyobrażamy sobie lata wakacji w Darłowie, nad morzem, tutaj w regionie koszalińskim bez tego festiwalu. No, ale to jest, panie burmistrzu, dobrze zrozumiany głos ludu. Lud chce, lud dostaje. Jak mówił swego czasu prezes, zabierając między innymi burmistrzom, wójtom 3 lata temu pieniądze z pensji. Więc ja też zacytuję klasyka Vox Populi, Vox Dei. Tylko że ja właśnie nie chcę zabierać publiczności tego festiwalu i myślę, że będziemy kontynuować tą dobrą już świecką tradycję. Czyli można liczyć się z tym, że 10. edycja będzie w przyszłym roku? No właśnie, teraz nie wiadomo, czy 10., czy 11., bo co prawda takiego festiwalu stacjonarnego w tym roku nie było, ale była część, która zawsze z tym festiwalem była związana, czyli taka dwudniowa emisja programu satyryczno-publicystycznego telewizji, może nie wymienię, bo to konkurencyjna, chociaż rozumiem, że inna telewizja, która przyjeżdżała z takim programem Szkło Kontaktowe i w tym roku też byli, zawsze przyjeżdżali na festiwal. Festiwalu nie było, ale szkło było, więc można uznać, że ten 10. festiwal jakoś tak, albo 9.5 się odbył, więc być może w przyszłym roku będzie 11. Panie burmistrzu, przy 30. edycji nikt nie będzie pamiętał, czy 10. była online, czy nie. Więc rzeczywiście w przyszłym roku 11. Zachowacie ten termin? Tutaj zastanawiamy się. Są trochę pomysły. Nie chciałbym może jeszcze tego dzisiaj przesądzać,
Na pewno to będą wakacje. Być może troszeczkę będzie ta data przesunięta, o czym oczywiście z dużym wyprzedzeniem poinformujemy. Być może będzie też jakby trochę inna lokalizacja. Może właśnie to nie będzie już darmówko, plaża, ale jedna z koncepcji mówi, żeby to było darmowo, żeby to był rynek Starego Miasta, żeby właśnie ożywić tutaj to nasze piękne zresztą Stare Miasto. No, panie burmistrzu, ale trudno mówić o potrzebie ożywienia Darłowa, bo byłem tam 2 tygodnie temu i to miasto żyje po prostu turystami, żyje żeglarzami, którzy przypływają i właściwie trudno mówić o tym, żeby wymagało ożywienia, ale to jest też moje pytanie kolejne, bo ja wiem, że miasto żyje swoimi sprawami, sezon to nie jest najważniejsza rzecz dla Darłowa. Bo są bardzo ważne. Ja wiem, ale są inwestycje, są przygotowania do szkoły i tak dalej, i tak dalej. To są równie ważne rzeczy. Niemniej chciałem pana poprosić o taką krótką ocenę. No tak naprawdę połowa sierpnia to jeszcze trudno podsumowywać, ale taka krótka ocena. Jaki był i jaki jest ten sezon? Ja uważam, że bardzo dobry. Uważam, że bardzo dobry. I może się niektórym narażę, niektórym malkontentom, ale myślę, że wielu Polaków, mamy to troszeczkę tak chyba we krwi, to trochę się zachowuje jak bohaterka mojej ulubionej bajki o rybaku i złotej rybce, czyli żona rybaka. Jak ktoś z państwa nie pamięta, to przypomnę krótko, że żona rybaka strasznie płakała, bo miała zepsute koryto i chciała mieć tylko takie naprawione koryto i prosiła tego swojego męża rybaka, żeby coś w tej sprawie zrobił. A później jej apetyt tak urósł, że już chciała mieć nowy dom, a później nowy pałac i zostać cesarzową. I my podobnie przecież jeszcze 2 miesiące temu, mówię tu o branży szeroko pojętej turystycznej, również o samorządach żyjących z turystyki, o przedsiębiorcach, przecież 2 miesiące temu jeszcze była wizja, że w ogóle wakacji nie będzie. No są, panie burmistrzu, są pamiętne słowa, w tym roku wakacji w Polsce nie będzie, które wypowiedział minister, który właśnie do dymisji podał się. Właśnie, tak. Szkoda, że tak późno się podał, ale lepiej późno niż wcale. Więc tak było i z tego punktu widzenia, jak to weźmiemy sobie ten punkt odniesienia, no to ten sezon jest bajką. Bo były przecież różne wizje w międzyczasie, że może jednak trochę wakacji będzie, ale może będą jakieś limitowane wejścia na plażę, może jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, może jakieś bilety. No dzisiaj te czarne wizje się nie spełniły. Nasze plaże w Darłówku, piękna plaża wschodnia, zachodnia i w innych sąsiednich kurortach pękają w szwach. Na deptakach naprawdę trudno przejść, żeby no, zachować ten dystans społeczny. No, sezon jest wyśmienity. Pogoda od 1 sierpnia jest, jak to mówią, jak drut wyśrubowana i będzie do końca wakacji. Niektórzy mówią, że może jest troszeczkę mniej turystów w niektórych segmentach, ale to też zależy gdzie. Więc ja jestem bardzo zadowolony. Liczymy pieniądze. Myślę, że moi sąsiedzi, dzisiaj miałem okazję porozmawiać z panem wójtem gminy Darłowa, Radosławem Głażewskim, rozmawiałem z wójtem gminy Postomino, Januszem Bojkowskim, tam jest Jarosławiec, piękna miejscowość. I oni wszyscy mówią, że są zadowoleni, że jest dobrze. To jest dla nas ważne, bo liczymy pieniądze, liczymy wpływy, bo też samorządy miały taką wizję jeszcze niedawno. Ja sam to mówiłem też publicznie, że może nam grozi się olbrzymia dziura budżetowa, że możemy mieć krach finansów. No, dzięki właśnie turystom w dużej części ta czarna wizja tak została pomalowana farbką już na pewno na biało, a może na kolor różowy. Ja myślę, że nawet już taką trochę tęczową. Także jest dobrze. Na pewno będziemy mieli jako samorządy nadmorskie pewnego rodzaju ubytki w dochodach. To się jeszcze okaże, no tak myślę, że na koniec września będziemy mieli podsumowanie. No ale uczciwie mówiąc, naprawdę nie ma podstaw, żeby przynajmniej większość, zdecydowana większość przedsiębiorców mówiła, że oni nie mogą zapłacić podatku na przykład
na rzecz gminy, bo nie mają z czego. No, gołym okiem widać, że mają z czego, że wszyscy zarabiają. Panie burmistrzu, chciałem pana zapytać o rzecz trochę niewytłumaczalną. Tak się składa, że często bywam w Darłówku, to miejscowość naprawdę niesamowicie urokliwa i ilekroć tam jestem, tylekroć, a bywam też w innych miejscowościach, tylekroć ze zdumieniem odkrywam, że turyści w Darłówku noszą maski. Jak to jest? To znaczy nigdzie nie widziałem tam regulaminów wejścia na deptak, który jest od części wschodniej. Nie widziałem tam też jakichś specjalnych ekspozycji tablic informacyjnych. A mimo to po prostu turyści robią to jakby sami z siebie. Może to kwestia targetu turystycznego, który ma Darłówko, czyli to nie zawsze jest ten segment turystów młodych i najmłodszych. Jak pan ocenia taką postawę? No bo to rzadka rzecz dzisiaj. Tu mała korekta. W tym roku rzeczywiście było do tej pory, tak jak pan redaktor mówił, Darłówko to taki kurort rodzinny, też duża turystyka senioralna, ale w tym roku wyjątkowo dużo młodych ludzi. Być może, że właśnie młodzi ludzie, takie pary młodzieńcze nie pojechały gdzieś tam do kurortu południowej Europy, do Hiszpanii, do Włoch. Przyjechali nad Polskie Morze, między innymi do Darłówka. To widocznie, panie burmistrzu, chodzę w porach dla wieku średniego, dlatego rzeczywiście podpisuję się pod tą korektą. Może tak być. Tak, natomiast rzeczywiście część naszych gości w przestrzeni otwartej na ulicach, mimo że nie ma takiego obowiązku, nosi maseczki. I to zarówno osoby starsze, jak widuję, czasami bardzo młode również zakładają maski i je mają. I to nie tylko są osoby, które akurat wyszły, można powiedzieć, ze sklepu i jeszcze zapomniały tą maseczkę zdjąć, ale po prostu tak jest. Ja to oceniam bardzo pozytywnie. Jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo, jeżeli ktoś uważa, że na zatłoczonych bulwarach i promenadach jest mu w jakimś sensie jest jakieś zagrożenie, no, to oczywiście maseczka jest dobrym pomysłem, dobrym rozwiązaniem. Jest rzeczywiście sporo tych osób. Ja na to pozytywnie się zapatruję, chociaż prywatnie w przestrzeni otwartej maseczki nie zakładam. Oczywiście zakładam wszędzie tam, gdzie to trzeba. I tutaj też muszę pochwalić mieszkańców Darłowa i chyba turystów odwiedzających Darłowo, że przypadki, że ktoś w markecie nie ma maseczki, to są rzeczywiście wyjątkowe. Widziałem ostatnio nawet panią kasjerkę, która też zwracała uwagę, grzecznie mówiła do klienta, że następnym razem go nie obsłuży, jeżeli maseczki nie założy, ale to są naprawdę pojedyncze przypadki. Widzę, że wszyscy również w naszym pięknym kościele mariackim te maseczki noszą, a ostatnio miałem pewną uroczystość rodzinną, więc dosyć często zresztą bywam, więc widzę, że mamy społeczeństwo generalnie zdyscyplinowane. Podobno w różnych regionach Polski to jest różnie, ale tutaj przynajmniej w naszym regionie darłowskim, koszalińskim, myślę, że z tą dyscypliną jest dobrze. I to chyba też powoduje, że te obawy, że przyjadą turyści, a były takie obawy wśród części mieszkańców, że przywiozą nam tutaj, już nie chcę powiedzieć skąd ci... Ale rozmawialiśmy o tym, że grozi nam taka kategoryzacja turystów, którzy niosą zagrożenie i nie niosą. Tak było. Panie burmistrzu, musimy kończyć. To się nie potwierdziło. Darłowie nie ma zachorowań, w większości miejscowości nadmorskich nie ma, albo są pojedyncze przypadki. Także myślę, że po części pewnie dlatego, że ludzie jednak się pilnują. I są odpowiedzialni. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu, za spotkanie. Będziemy rozmawiać, a jak już będą szczegóły Media i Sztuka, to też prosiłbym o poinformowanie nas. Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, był moim państwa gościem. Jak zwykle bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji. Pozdrawiamy również. Bardzo dziękuję państwu również za spotkanie. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniam się.